Cześć, siemanko. Tak jak w ostatnim filmie zrobiłem sztywne otwieranie tego mechanizmu, tak teraz muszę dorobić tutaj rygle. Mam tutaj takie blaszki przynitowane, takie dosyć grube. Do tego przykręcę rygle. Mam tutaj taki rygiel, taki zatrzask. One bardzo fajnie pracują, leciutko. Mam tutaj blaszkę, tylko muszę to jeszcze przykręcić tam. Tutaj mam jeszcze jeden rygiel i jeszcze jedną blaszkę. I zaraz będę to skręcał, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i dobra, przykręciłem, odkręciłem, przyłożyłem, wszystko będzie grało. Aczkolwiek to od tych starych rygli muszę odciąć, bo to będzie mi kolidowało z tym nowym ryglem. Chyba że go odsunę aż tutaj, ale wtedy tą blachę będę musiał przedłużać. Także to obetnę i tutaj będzie się zapierał ten nowy rygiel. Wkrętarka jeszcze działa, jeszcze jej nie naprawiłem. Zrobiłem tak. Te cztery otwory to są, to jest ten zatrzask. Tutaj wywierciłem trzy otwory i tutaj dam nity do tamtej blachy, co jest na bramie. I wtedy jak to przynituję tą blachę, to wtedy przykręcę ten zatrzask. No i będzie, kurde, gitara. Jak to skończę, to wam pokażę, jak to wygląda. No i jest elegancko. Tutaj się rygiel zatrzaskuje. No jest luz na ryglu. Ale jak nie będzie tego luzu, to mi brama się nie zamknie, bo ta brama jest jakaś taka miękka, czy jak to nazwać. No ale problem jest tutaj. Bo tutaj brama nie zamknie rygla. Chyba za daleko to wysunąłem. Powinno być bardziej tutaj, na samej krawędzi. Wtedy by wskoczyło. Ale o, tutaj w ogóle ta brama z tej strony też za bardzo zawsze tak lekko odstaje. Nie dociska jej tak. Jakby to mocno dociskało, to wtedy na ryglach w ogóle by luzu nie było. Ale niestety tak nie jest. No i teraz kwestia do rozwiązania. Jak zrobić, żeby ta brama dołem też dochodziła. Nie wiem, czy tutaj można może po środku zrobić coś, żeby przy zamknięciu dół bardziej odpychało. Ale nie mam pomysłu na to, bo to jakoś tak. Tam nie ma po prostu z tamtej strony siły, żeby tych rygli wcisnąć. Może wy macie pomysły jakieś, jak to zrobić? Jak macie, to piszcie w komentarzach. Jak zrobić, żeby ta brama dołem się też dociskała lepiej. A ja teraz sobie puściłem sznureczek, żeby mi te rygle odblokowało. I teraz wam pokażę jeszcze, o co tutaj mi chodzi. I teraz jak brama się będzie zamykać, to by trzeba było zrobić, żeby ten dół tutaj bardziej dochodził, bo on tak zawsze odstaje z tej strony. Tak jakby to musiało iść jeszcze dalej tam. Tylko jak to zrobić? Czy jak to odsunę, to wtedy będzie bardziej przeginać. Znowuż jak to ciągnę, to brama się odchyla. Także nie wiem. Dobra, ja spadam do domu już. Może przez noc coś wymyślę i będę kombinował dalej, jak to, kurde, rozwiązać, bo na razie to rozwiązania nie mam. No i mam zamontowane rygle. Jeden rygielek, drugi rygielek. Tutaj mam taki mechanizm do otwierania. Jak to się pociąga w górę, to się rygle luzują. Trochę problem jest z tym, że
Rygle nie zawsze chcą wskoczyć, bo ta brama jest dołem taka dosyć, jakby to powiedzieć, kurde, miękka. Nie no, po prostu dół tak lekko, nie bardzo to. I tak jest tak malutko zaczepione, ale... No teraz wskoczyło. Ale druga strona nie wskakuje. A tutaj jest w ogóle na styk. Także nie wiem jak to, jakby tą bramę przerobić, żeby to tak jak tu dociśnie góra, to żeby tu dół jeszcze tak dociskało. To by było idealnie, ale nie wiem czy się da takie coś osiągnąć. Nie mam pomysłu na to. Może ktoś ma jakiś pomysł, to niech pisze w komentarzu. To coś pokombinujemy jeszcze. Na razie jest ok. Awaryjnie mogę otworzyć te rygle, jak się zatrzasną. No tutaj trzyma napęd. Plus czasami rygiel, czasami nie. Ale generalnie chodzi o to, że jak nie będzie na przykład prądu i będę musiał zamknąć bramę awaryjnie, bez prądu, no to sobie zatrzasnę na rygle i też nikt mi nie otworzy, nie? Także no... Musi być takie zabezpieczenie dodatkowe, bo bez rygli sobie nie wyobrażam, bo nie będzie prądu i jak ja bramę zamknę? Będzie cały czas garaż otwarty. Bo spuszczę tutaj na dół, ale to będzie luźne, nie? No także, dobra, nie będę przeciągał, przedłużał. Jak ktoś ma jakiś pomysł, jak dopychać bramę przy dociskaniu tutaj, żeby dopychać jeszcze dół, albo może jakiś inny patent na rygle, to niech pisze. Myślałem, żeby zrobić tutaj takie coś, tutaj takie sztywne połączenie z takim zgięciem, że jakby dociskało bramę, to by się tutaj takie pręty wciskały. To by było dobre. Tylko problem jest z tym taki, że tam u góry musiałaby być jakaś sprężyna, żeby ciągnęła to cały czas w górę. Przy zamknięciu bramy dopchnie najpierw bramę, a dopiero później wsuwa te pręty na boki. Tylko problem wtedy znowuż pojawia się, jak nie ma prądu. No właśnie. I tak źle, i tak niedobrze. Także no, trzeba coś wymyślić innego. Stawcie łapy w górę, subskrypcję i hej.